Cześć, witajcie w nowym filmie. W rozległej historii Ziemi natura stworzyła fascynującą gamę kolosalnych stworzeń, które górowałyby nad dzisiejszymi budynkami i stanęłyby twarzą w twarz z drapaczami chmur. Od czasów starożytnych po erę nowożytną, olbrzymy te przemierzały lądy, szybowały w przestworzach i przemierzały głębiny mórz. Dziś pokażemy Ci 20 największych zwierząt wszechczasów. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20. Lewiatan to wymarły rodzaj prehistorycznych wielorybów, które żyły około 12 do 13 milionów lat temu w epoce miocenu. Należały do rodziny Pyseteridae, która obejmuje również współczesne kaszaloty. Lewiatan jest uważany za jednego z największych drapieżnych wielorybów, jakie kiedykolwiek istniały, o długości do 17 metrów. Miał kilka charakterystycznych cech fizycznych, które odróżniały go od innych wielorybów. Miał solidne ciało z dużą, pudełkowatą głową, w której znajdował się potężny zestaw zębów. Jego zęby były stożkowate i mogły dorastać do 36 cm długości. Zęby te były używane do polowania i chwytania zdobyczy, prawdopodobnie składającej się z dużych zwierząt morskich, takich jak foki i inne wieloryby. Oprócz imponujących zębów, lewiatan miał dobrze rozwinięty melon, strukturę na czole, która pomaga w echolokacji i komunikacji. Sugeruje to, że ten morski potwór posiadał zaawansowane zdolności sensoryczne, umożliwiające mu nawigację i lokalizowanie zdobyczy w głębinach oceanu. Dowody kopalne sugerują, że lewiatan żył w wodach wokół dzisiejszej Ameryki Południowej, a szczególnie na obszarze dzisiejszego Peru. Numer 19. Megalodon, co oznacza gigantyczny ząb, jest jednym z najbardziej kultowych i legendarnych stworzeń, jakie kiedykolwiek istniały w oceanach Ziemi. Ten starożytny, gigantyczny rekin rządził morzami w erze kenozoicznej około 23 do 2,6 miliona lat temu. Uważa się, że osiągał zdumiewającą długość do 18 metrów, co czyni go jednym z największych znanych drapieżników, jakie kiedykolwiek żyły. Megalodon miał imponujący i przerażający wygląd. Jego najbardziej uderzającą cechą były ogromne zęby, które mogły dorastać do 18 cm długości. Zęby te były trójkątne i ząbkowane, doskonale przystosowane do polowania i chwytania zdobyczy. Jego szczęki mogły się szeroko otwierać, umożliwiając mu spożywanie zdobyczy o znacznych rozmiarach. Ten masywny rekin zamieszkiwał oceany na całym świecie, od ciepłych wód przybrzeżnych po głębsze obszary morskie. Dowody kopalne sugerują, że megalodon był szeroko rozpowszechniony, a jego szczątki znaleziono w różnych częściach świata, w tym w Ameryce Północnej i Południowej, Europie, Azji i Australii. Dokładna przyczyna wyginięcia megalodona pozostaje jednak przedmiotem debaty wśród naukowców. Pewną rolę mogły odegrać zmiany w dostępności zdobyczy lub konkurencja z innymi drapieżnikami. Spadek liczebności dużych ssaków morskich, takich jak wieloryby, które były znaczącym źródłem pożywienia dla megalodona, również mógł przyczynić się do jego wyginięcia. Numer 18. Postawmy pytanie, czy jest coś straszniejszego niż grupa T-Rexów? Według naukowców mógł to być spinozaur. T-Rex bałby się spinozaura, co oznacza jaszczurkę z kręgosłupem. Ten fascynujący i wyjątkowy dinozaur zamieszkiwał Ziemię w okresie kredy około 112 do 93,5 miliona lat temu. Przy długości około 18 metrów, spinozaur jest uważany za jednego z największych znanych mięsożernych dinozaurów. Stworzenie to mogło nie tylko ścigać cię na lądzie, miało długie i smukłe ciało przystosowane do życia w wodzie. Jego najbardziej niezwykłą cechą była wysoka struktura przypominająca żagiel wystająca z jego grzbietu. Żagiel ten był utworzony przez długie, kolczaste przedłużenia kręgów, prawdopodobnie pokryte skórą. Funkcja tego żagla jest nadal przedmiotem dyskusji wśród naukowców, ale mógł on odgrywać rolę w termoregulacji, a nawet w pływaniu. Jego tylne nogi były długie i dobrze przystosowane zarówno do poruszania się po lądzie, jak i w wodzie. Pierwsze szczątki spinozaura zostały odkryte w Egipcie na początku XX wieku. Numer 17.
Bazylozaur, co oznacza jaszczur królewski, to wymarły rodzaj wielorybów, które żyły w epoce eocenu, około 40 do 34 milionów lat temu. Pomimo swojej nazwy, bazylozaur nie był jaszczurką, ale dużym, drapieżnym wielorybem, mierzącym około 18 metrów długości. Szacuje się, że ważył od 30 do 50 ton i miał długie i smukłe ciało, podobne do współczesnych wielorybów. Dodatkowo miał opływowy kształt, co sugeruje, że był szybkim pływakiem. Bazylozaur zamieszkiwał starożytny ocean Tetydy, duży zbiornik wodny, który istniał w epoce eocenu. Skamieniałe szczątki tego morskiego stworzenia zostały technicznie znalezione w różnych miejscach na całym świecie, w tym Egipcie, Stanach Zjednoczonych i Pakistanie. Podczas gdy średnią długość bazylozaura szacuje się na około 18 metrów, niektóre osobniki mogły osiągać długość do 25 metrów. Ale jeśli widzieliście film Jurassic World, możecie się zastanawiać, czy to nie ten sam potwór morski, który zjadł Indominus Rexa? Cóż, podczas gdy bazylozaur mógł być do tego zdolny, starożytnym gatunkiem, który to zrobił, był mozazaur. Numer 16. Podczas późnej kredy, około 70 do 66 milionów lat temu, przerażający gad morski zwany mozazaur rządził starożytnymi morzami. Wyobraź sobie stworzenie mierzące do 18 metrów długości, bez wysiłku sunące przez wodę. Dzięki ostrym, stożkowatym zębom, mozazaur był najlepszym drapieżnikiem swoich czasów. Przemierzał oceaniczne głębiny i polował na różne morskie stworzenia. Ryby, amonity, a nawet inne gady morskie padały ofiarą potężnych szczęk mozazaura. Jego zęby były doskonale zaprojektowane do chwytania i przetrzymywania zdobyczy, zapewniając udane polowanie. Skamieniałe szczątki tego morskiego potwora zostały odkryte w różnych częściach świata, w tym Ameryce Północnej, Europie i Afryce. Należał do rzędu Squamata, który obejmuje jaszczurki i węże, ale ten morski gad nie przypominał żadnego gada, którego widzimy dzisiaj. Był doskonale przystosowany do życia w oceanie, z płetwami umożliwiającymi precyzyjne manewrowanie i wyspecjalizowanymi płucami umożliwiającymi oddychanie, podczas gdy większość jego ciała pozostawała zanurzona. Niestety, podobnie jak wiele innych gadów morskich i dinozaurów, mozazaura spotkał swój koniec pod koniec okresu kredowego. Numer 15. Rekin wielorybi posiada tytuł największego znanego gatunku ryb na świecie. Ten łagodny gigant może osiągnąć zdumiewającą długość do prawie 19 metrów, co czyni go większym niż wiele innych stworzeń morskich, w tym wspomniane wcześniej bazylozaur i mozazaur. Ciało rekina wielorybiego charakteryzuje się ogromnymi rozmiarami i charakterystycznymi oznaczeniami. Jego skóra jest ozdobiona pięknym wzorem bladożółtych plam i pasków, unikalnych dla każdego osobnika. Pomimo swoich ogromnych rozmiarów, rekin wielorybi nie jest drapieżnikiem. Zamiast tego jest przyjaznym filtratorem. Utrzymuje się dzięki spożywaniu ogromnych ilości małego planktonu i małych ryb, które filtruje z wody za pomocą wyspecjalizowanych wkładek filtracyjnych w swojej dużej paszczy. Rekiny wielorybie występują w ciepłych wodach tropikalnych i subtropikalnych na całym świecie. Są znane z zamieszkiwania otwartego oceanu i obszarów przybrzeżnych, gdzie podejmują sezonowe migracje do obszarów o obfitych źródłach pożywienia. Szacuje się, że długość życia rekina wielorybiego wynosi od 80 do 130 lat. Numer 14. Kaszalot, znany ze swoich kolosalnych rozmiarów, osiągający długość do 20 metrów. To czyni go jednym z największych zębowców, a także jednym z największych drapieżników na Ziemi. Jego najbardziej widoczną cechą jest ogromna głowa, która może mierzyć nawet 1/3 całkowitej długości ciała. W tej nieproporcjonalnie dużej głowie znajduje się największy mózg ze wszystkich zwierząt, ważący około 7 kg. Dzięki krępej budowie i pomarszczonej ciemnoszarej lub brązowej skórze, kaszalot ma charakterystyczny i rozpoznawalny wygląd. Jego dolna szczęka jest wąska i długa, z zestawem potężnych stożkowatych zębów w liczbie od 20 do 26. Kaszaloty znane są również ze swoich wyjątkowych zdolności nurkowych. Są w stanie zejść na zadziwiającą głębokość ponad 2000 metrów w poszukiwaniu swojej głównej ofiary – gigantycznych kałamarnic. Te głębokie nurkowania mogą trwać do 90 minut, co czyni kaszalota jednym z najgłębiej nurkujących ssaków.
używają zaawansowanej formy echolokacji do nawigacji i lokalizowania swoich ofiar w ciemnych głębinach oceanu. Ponadto emitują potężne kliknięcia, które mogą przemieszczać się na duże odległości i odbijać się od obiektów. Jeśli jesteś wystarczająco blisko, mogą cię ogłuszyć, a nawet zabić. Numer 13. W starożytnych głębinach mórz, które przemierzały Ziemię w okresie Triasu, rozwijało się niezwykłe stworzenie zwane szastazaur. Szastazaur, członek rodziny ichtiozaurów, był prawdziwym gigantem oceanów, osiągając długość do 21 metrów, rywalizując z wielkością niektórych współczesnych wielorybów. Ten starożytny gad morski miał długie i smukłe płetwy, przypominające skrzydła ptaka, które zapewniały zwinność i wspomagały napęd w wodzie. Posiadał również potężny zestaw szczęk z ostrymi zębami. Podobnie jak inne ichtiozaury, szastazaur miał duże oczy, co wskazuje na jego zależność od wzroku podczas polowania i nawigacji w głębinach. Jego oczy były prawdopodobnie dobrze przystosowane do warunków słabego oświetlenia, umożliwiając mu rozwój w mętnych głębinach oceanu. Ten potwór morski żył w okresie Triasu około 240-210 milionów lat temu. Okres ten oznaczał czas znacznej dywersyfikacji ewolucyjnej, a szastazaur należał do dominujących drapieżników mórz w tej erze. Numer 12. Brontozaur to roślinożerny dinozaur sauropod, którego długość od głowy do ogona szacuje się na 23 metry. Oprócz niezwykłej długości stał na imponującej wysokości. Chociaż szacunki różnią się, uważa się, że dinozaur ten miał około 4,5 metra wysokości, co czyni go prawdziwą wagą ciężką w świecie dinozaurów. Szacuje się, że ważył do 15 ton i podobnie jak wiele innych dinozaurów sauropodów, brontozaur był roślinożercą. Jego dieta składała się głównie z roślin, takich jak paprocie i drzewa iglaste, które były obfite w okresie jurajskim. Aby utrzymać swoje ogromne ciało, potrzebował codziennie znacznej ilości roślinności. Na szczęście, jego dieta nie zawierała mięsa. Jedną z najbardziej uderzających cech brontozaura była jego długa szyja i ogon. Jego szyja, która mogła osiągać długość do 9 metrów, pozwalała mu żywić się roślinnością z korą drzew i docierać do źródeł pożywienia niedostępnych dla innych dinozaurów. Brontozaur zamieszkiwał starożytne środowiska formacji Morrison, formacji geologicznej, która obejmowała części dzisiejszej Ameryki Północnej w późnym okresie jurajskim. Numer 11. Wiesz, że jesteś gigantem, gdy górujesz nad innymi dinozaurami. Brachiozaur, majestatyczny dinozaur, który przemierzał Ziemię w okresie późnej jury, był prawdziwym gigantem wśród prehistorycznych stworzeń. Szacuje się, że to stworzenie mogło osiągnąć długość do 22 metrów od głowy do ogona. Oprócz swojej niezwykłej długości, stał na imponującej wysokości. Uważa się, że osiągał wysokość około 13 metrów lub więcej. Brachiozaur był absolutnym ciężarowcem, którego wagę szacuje się na 30 do 40 ton. Był roślinożercą i żywił się głównie roślinami. Brachiozaur posiadał unikalną cechę anatomiczną. Jego przednie nogi były dłuższe niż tylne, co nadawało mu wygląd nieco podobny do żyrafy. Cecha ta pozwalała mu pasać się na większych wysokościach niż inne dinozaury w jego czasach. Charakterystyczną cechą brachiozaura była obecność grzebienia nosowego, zdobiącego czubek jego głowy. Uważa się, że grzebień ten mógł odegrać rolę w wokalizacji lub jako element pokazowy w celu przyciągania partnerów lub ustalenia dominacji. Brachiozaur miał również nozdrza na czubku głowy, co umożliwiało mu oddychanie podczas częściowego zanurzenia w wodzie lub podczas żerowania na roślinności. Numer 10. Diplodok, członek rodziny sauropodów, to kultowy dinozaur znany ze swoich niezwykłych rozmiarów i charakterystycznej długiej szyi. Ten roślinożerny dinozaur wędrował po ziemi w okresie późnej jury i szacuje się, że osiągnął długość do 33 metrów, od głowy do ogona. Najbardziej rozpoznawalną cechą diplodoka jest jego niewiarygodnie długa szyja, która stanowiła około połowy długości jego ciała. Posiadał długi, przypominający bicz ogon, który mógł być używany jako broń obronna przed drapieżnikami. Koniec ogona był wyposażony w szereg struktur kostnych zwanych osteodermami. Te kostne płytki mogły stanowić potężną broń,
pozwalającą na potężne uderzenia ogonem w celu odstraszenia lub odparcia drapieżników. Diplodok zamieszkiwał starożytne krajobrazy dzisiejszej Ameryki Północnej w czasach, gdy obszar ten charakteryzował się bujnymi lasami, systemami rzecznymi i zróżnicowanymi ekosystemami. Dowody kopalne sugerują, że diplodok żył w stadach lub grupach. Szacuje się, że ważył od 11 do 18 ton, co w przybliżeniu odpowiada wadze 2 do 3 słoni afrykańskich. Pomimo ogromnych rozmiarów, był prawdopodobnie stosunkowo szybkim biegaczem, zdolnym do poruszania się z prędkością około 10 do 15 km na godzinę. Numer 9. Mówimy tylko, że gdyby dinozaury miały powrócić, chcielibyśmy schronić się za płetwalem błękitnym w celu ochrony. Przy długości 33 metrów to morskie stworzenie wydaje się być w stanie poradzić sobie ze wszystkim. Ciekawostką jest fakt, że płetwal błękitny może wyrzucać wodę z otworu oddechowego na wysokość do 9 metrów. Są one filtratorami i spożywają ogromne ilości maleńkich, podobnych do krewetek stworzeń zwanych krylem. Mogą zjeść do 4 ton kryla w ciągu jednego dnia. Płetwale błękitne polegają na swoich fiszbinach, aby złapać kryl, gdy wydalają wodę ze swoich ogromnych ust. Możesz w to nie wierzyć, ale nowonarodzone płetwale błękitne mogą mieć od 7 do 8 metrów długości i ważyć około 3 ton. Płetwale błękitne znane są ze swoich charakterystycznych wokalizacji, często nazywanych pieśniami. Pieśni te mogą przemieszczać się na duże odległości w wodzie i odgrywają rolę w komunikacji, rozmnażaniu i prawdopodobnie lokalizowaniu źródeł pożywienia. Innym interesującym faktem jest to, że serce płetwala błękitnego waży mniej więcej tyle, co mały samochód, czyli około 600 kg. Numer 8. Sauroposeidon to wymarły rodzaj dinozaura sauropodowego, który żył w późnej kredzie, około 112 do 105 milionów lat temu. Jest znany ze swoich ogromnych rozmiarów, z szacunkami sugerującymi długość około 34 metrów. Nasza wiedza na temat tego dinozaura opiera się na fragmentarycznych szczątkach, co utrudnia określenie dokładnych rozmiarów i cech. Szczątki kopalne składają się głównie z kręgów, w tym kręgów szyjnych, które mówią nam tylko, że to stworzenie było ogromne. Sauroposeidon ze swoją 17-metrową szyją jest uważany za jednego z najwyższych dinozaurów znanych do tej pory, co czyni go gigantem wśród dinozaurów. Jedną z jego najbardziej uderzających cech jest długa szyja, ponieważ jego kręgi szyjne należą do najdłuższych ze wszystkich znanych dinozaurów. Sauroposeidon żył w Ameryce Północnej w okresie późnej kredy. Skamieniałe szczątki znaleziono w Oklahomie, a konkretnie w formacji Antlers. Na szczęście był roślinożercą. W przeciwnym razie wiele innych dinozaurów wyginęłoby znacznie wcześniej. Numer 7. Superzaur to rodzaj sauropoda, który żył w późnej jurze, około 155-145 milionów lat temu. Jest uważany za jednego z największych dinozaurów, jakie kiedykolwiek odkryto, o szacowanej długości około 34 metrów. Dinozaur ten żył na terenie dzisiejszej Ameryki Północnej w okresie późnej jury, a skamieniałe szczątki znaleziono w stanach takich jak Colorado, Wyoming i Utah. Miał długi, przypominający bicz ogon, który mógł być używany do obrony, więc mógł dosłownie usunąć cię ze świata. Uważa się również, że superzaur miał zęby przypominające ołówki, które były stale wymieniane przez całe życie, co pozwalało mu na ciągłe odżywianie się roślinnością. Pomimo swoich ogromnych rozmiarów, prawdopodobnie był w stanie chodzić dwunożnie, używając tylnych nóg do szybszego poruszania się w razie potrzeby. Numer 6. Bełtwa festonowa to jeden z największych gatunków meduz na świecie, a jej macki mogą osiągać niezwykłe długości. Jej macki zostały zmierzone na zdumiewające 36,5 metra długości, co jest dłuższe niż płetwal błękitny, obecnie największe zwierzę na Ziemi. Te macki są wyposażone w kłujące komórki zwane nematocystami, których meduza używa do chwytania zdobyczy i obrony. Meduzy te występują w zimnych wodach północnego Atlantyku i północnego Pacyfiku. Jeśli pływacie w oceanie, zdecydowanie powinniście zachować ostrożność, ponieważ ich urządlenie może powodować bolesne pręgi i podrażnienia skóry. Co ciekawe, niektóre gatunki tych meduz są bioluminescencyjne, co oznacza, że mogą wytwarzać własne światło.
Ta bioluminescencja jest często postrzegana jako blask lub efekt migotania we wodzie. Można wierzyć lub nie, ale obecność lub brak tej konkretnej meduzy może wskazywać na zdrowie ekosystemu. Na ich liczebność mogą wpływać takie czynniki jak zanieczyszczenie, przełowienie i zmiany klimatu. Numer 5. Argentynozaur to rodzaj sauropodów, które żyły w późnej kredzie, około 97 do 94 milionów lat temu. Szacuje się, że osiągały one długość około 40 metrów i ważyły około 80 do 100 ton, co czyni je jednymi z najcięższych znanych zwierząt lądowych. Podobnie jak inne sauropody, argentynozaur był roślinożercą i uważa się, że chodził na wszystkich czterech nogach. Ogromne rozmiary i waga dinozaura sprawiały, że chodzenie na dwóch nogach było niepraktyczne. Pierwsze skamieniałości przypisywane argentynozaurowi zostały odkryte w 1987 roku przez rolnika na jego ziemi w Argentynie. Skamieniałości te były początkowo mylone ze skamieniałym drewnem, dopóki nie zostały przeklasyfikowane w 1993 roku jako należące do nowego gatunku sauropodów. Według naukowców młody argentynozaur potrzebowałby około 15 lat, aby osiągnąć dorosłość. W tym czasie byłyby podatne na ataki innych drapieżników tej epoki, w tym gigantozaura. Numer 4. Chociaż nie jest to pojedynczy organizm, syfonofory są organizmami kolonialnymi składającymi się z wyspecjalizowanych osobników zwanych zooidami. Są to wyjątkowe zwierzęta, ponieważ składają się z wielu indywidualnych zooidów połączonych i pracujących razem jako jeden organizm. Każdy zooid jest wyspecjalizowany do określonego zadania, takiego jak karmienie, rozmnażanie lub obrona. Syfonofory mogą różnić się wielkością, przy czym niektóre gatunki mają zaledwie kilka centymetrów długości, podczas gdy inne mogą osiągać imponujące długości. Największe znane gatunki mogą osiągać do 46 metrów długości, co czyni jednymi z najdłuższych zwierząt na Ziemi. Zazwyczaj mają długie, smukłe i przeźroczyste ciało podzielone na oddzielne obszary. Obszary te obejmują wypełniony gazem pływak zwany pneumatoforem na górze, a następnie szereg wyspecjalizowanych zooidów, tworzących struktury żywieniowe i rozrodcze. Mają długie, zwisające macki, rozciągające się od ich ciał. Macki te są wyposażone w wyspecjalizowane komórki żądlące, zwane nematocystami, których używają do chwytania i unieruchamiania zdobyczy. To, co czyni je jeszcze bardziej fascynującymi, to fakt, że są mięsożerne, żywiąc się małymi ofiarami takimi jak larwy ryb, skorupiaki i inne małe bezkręgowce. Ponadto używają swoich długich macek, aby usidlić i sparaliżować ofiarę przed jej połknięciem. Numer 3. Żeglarz portugalski występuje w cieplejszych morzach i często jest mylony z meduzą, ale w rzeczywistości jest to syfonofor. Stworzenie to ma wypełniony gazem pływak, znany jako pneumatofor, który może osiągnąć wysokość do 15 cm. Jego długie, zwisające macki mogą dorastać do 50 metrów długości, co czyni go najdłuższym stworzeniem morskim, jakie kiedykolwiek zaobserwowano. Zwierzę to ma charakterystyczny wygląd z pływakiem nad powierzchnią wody i długimi, jadowitymi mackami zwisającymi poniżej. Pływak jest zwykle koloru niebieskiego lub fioletowego, podczas gdy macki mogą być przeźroczyste lub różowe. Są one wyłożone wyspecjalizowanymi komórkami żądlącymi, które uwalniają silny jad używany do unieruchamiania ofiar i odstraszania drapieżników. Indywidualne reakcje na użądlenie mogą się różnić, przy czym niektóre osoby doświadczają poważniejszych objawów niż inne. W rzadkich przypadkach osoby mogą mieć reakcję alergiczną na jad, co może prowadzić do poważniejszych objawów, takich jak ucisk w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu, skurcze brzucha i nudności. Warto zauważyć, że nawet martwe osobniki wrzucone na brzeg mogą nadal powodować użądlenia. Numer 2. Linnaeus longissimus jest znany jako jedno z najdłuższych zwierząt na Ziemi. Może osiągnąć długość do 55 metrów, choć większość osobników ma zwykle około 10 metrów długości. Robak ten ma długie, smukłe ciało, które przypomina cienki kawałek gliny lub sznurówki. Zazwyczaj jest koloru brązowego lub czerwono-brązowego i nie ma wyraźnych segmentów ciała. Występują w różnych środowiskach morskich, w tym w płytkich wodach przybrzeżnych i piaszczystym lub mulistym dnie morskim. Ponadto można je znaleźć w różnych miejscach, od Oceanu Atlantyckiego po Morze Północne i Morze Śródziemne.
Niesamowite w tym robaku jest to, że jest mięsożernym drapieżnikiem. Używają długiej struktury mięśniowej na głowie, która jest narządem żernym, do chwytania i paraliżowania swoich ofiar. Robaki te żywią się głównie małymi bezkręgowcami, takimi jak skorupiaki i inne rodzaje robaków. Ma również imponujące zdolności regeneracyjne. Jeśli część jego ciała zostanie uszkodzona lub odcięta, może zregenerować się i wyhodować nową część, umożliwiając mu powrót do zdrowia po urazach. Ciekawostką jest fakt, że zwierzęta te istnieją od bardzo dawna. Dowody kopalne sugerują, że istnieją one od co najmniej 500 milionów lat, co czyni je jedną z najstarszych znanych grup zwierząt. Numer 1. Amphicelias to wymarły rodzaj dinozaurów sauropodów, znany ze swoich niezwykłych rozmiarów. Chociaż szacunki są różne, uważa się, że osiągnął zdumiewającą długość około 60 metrów, co czyni go największym stworzeniem, jakie kiedykolwiek żyło. Nazwa Amphicelias pochodzi od greckich słów oznaczających dwuwklęsły, odnoszących się do unikalnego kształtu jego kręgów. Kręgi te miały puste powierzchnie na obu końcach, co nadawało im charakterystyczny wygląd. Amphicelias jest znany tylko z kilku fragmentarycznych skamieniałości, składających się głównie z niektórych kręgów. Skamieniałości te zostały odkryte w Colorado w Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX wieku przez paleontologa Edwarda Drinkera Coppeya. Początkowo nazwał on dinozaura Amphicelias fragilimus i przypisał jego ogromne rozmiary ogromnym rozmiarom odkrytych kręgów. Niestety, skamieniałości te zostały utracone lub zniszczone, pozostawiając jedynie oryginalne opisy i rysunki Coppeya. Czy możesz sobie wyobrazić spotkanie twarzą w twarz z tym legendarnym, niemal zapomnianym gigantem? Jakie jest największe zwierzę, jakie kiedykolwiek widzieliście na żywo? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.